Dorota Łusiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl. Gorące pytanie, witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną wciąż goście Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej, Stanisław Janecki, tygodnik sieci TVP Info. Witam panów serdecznie po przerwie. Co dalej ze Zjednoczoną Prawicą? To jest pytanie na drugą część naszej rozmowy, a konkretnie jak się skończy bój o Izbę Dyscyplinarną. Parlament, marszałek Sejmu już zapowiedziała kolejne posiedzenie w przyszłym tygodniu. Posiedzenie Sejmu będzie wydłużone o jeden dzień. Prawdopodobnie wtedy będzie głosowana likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Czy to sprawi, że Solidarna Polska odejdzie z rządu, wystartuje sama na listach? Czy to wszystko rozejdzie się po kościach? Stanisław Janecki. Myślę, że ten cały spektakl jest zrobiony po to, żeby opozycja miała czym się zajmować i dziennikarze z nią związani, i żeby grzała się do wcześniejszych wyborów, których oczywiście nie będzie, czyli że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica sobie żartują ze swoich oponentów, bo nic się nie zdarzy zupełnie. Jeśli chodzi o Solidarną Polskę i Prawo i Sprawiedliwość, to tu różnice są bez porównania mniejsze niż z porozumieniem Jarosława Gowina, a przecież Jarosław Gowin wyszedł dopiero wtedy, kiedy już były rzeczy absolutnie drastyczne i kiedy Partia Republikańska Adama Bielana mogła go płynnie zastąpić. Natomiast tu nie ma ani takiej wrogości, ani robienia sobie na złość, więc nic się specjalnego nie zdarzy. Jestem przekonany, że w komisjach wypracowany będzie kompromis i ustawa zostanie przyjęta. Nie będzie żadnych tendencji rozłamowych w koalicji rządzącej, bo wszyscy zdają sobie sprawę, że to jest nikomu niepotrzebne. Partie mniejsze w koalicji zawsze muszą podkreślać, że są samodzielne, nawet od czasu do czasu straszyć samodzielnym startem w wyborach, żeby podkreślić, że po prostu istnieją, że mają własny potencjał, ale wszyscy myślą racjonalnie. Sądzę, że nie ma bardziej racjonalnej opcji rządzącej niż ta, która w tej chwili rządzi, i to właśnie z tego powodu, że jest po przejściach z Jarosławem Gowinem i wszyscy wiedzą, że do podobnego kryzysu już dopuścić nie można, a poza tym nie ma czasu na taki kryzys, bo wybory są za niecałe półtora roku. Ja nie mam wrażenia, żeby kryzys był aż tak sztuczny, bo mam wrażenie, że tam emocje sięgają zenitu. Marek Formela, słyszymy w kuluarach, że Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad listą bez Solidarnej Polski, ale z posłami Kukiz 15. Słyszymy, pojawia się wakacyjny termin wyborów, wiosenny termin wyborów. Czy to jest wszystko szantaż i taka rozgrywka z Solidarną Polską i też zabawa z opozycją, czy jednak jest coś na rzeczy? No, stawka na pewno jest spora, dlatego że w tle są pieniądze brukselskie i ta rozgrywka ma pewien dodatkowy wymiar finansowy, a przez to polityczny, który może stabilizować władzę Zjednoczonej Prawicy w kolejnej kadencji. Więc sytuacja rzeczywiście, tak jak redaktor Janecki powiedział, jest nieco inna niż w przypadku Gowina, dlatego że i rodowody polityczne są bliższe i poziom współpracy w wielu innych dziedzinach jest oparty o wspólne przekonania. Natomiast w tej akurat sprawie podział wydaje mi się dość wyraźny, dość ostro zarysowany. No, należy ufać, że poziom mądrości po obu stronach będzie ważniejszy niż będzie lepszej próby niż poziom nieodpowiedzialności, który byłby satysfakcjonujący wyłącznie dla opozycji. No, radość dla Donalda Tuska, że już nie musi mówić o czereśniach, że może mówić o władzy, byłaby niemierzalna, więc sądzę, że ta presja, która się pojawiła ze strony opozycji, która przebiera nogami, nie mając programu, ma program dokonania zmiany władzy w Polsce, powinna koniec końców doprowadzić projekt zmian w wymiarze sprawiedliwości do końca, choć oczywiście jest on obarczony dużymi ryzykami politycznymi, a też ryzykami prawnoustrojowymi, bo test, o którym mówimy, test niezawisłości i niezależności sędziów, jest instytucją, która może w tym kształcie, w jakim się pojawiła, rodzić olbrzymie zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości, a szerzej także polskiej demokracji. No właśnie odnośnie tego testu zapowiadany jest kompromis, bo Solidarna Polska nie zgadza się na ten test w takim kształcie, jak on jest zapisany w ustawie prezydenckiej, ale co do likwidacji Izby Dyscyplinarnej decyzje już chyba zapadły. Stanisław Janecki, czy to zaspokoi Komisję Europejską i w końcu zostaną odbudowane środki w ramach Funduszu Odbudowy i popłyną środki na KPO? Chyba zaspokoi wreszcie, bo te komunikaty, które płyną od Ursuli von der Leyen, a nawet od Didiera Reindersa, wskazują na to, że trzeba po prostu rozwiązać ten problem, żeby oni też mieli podkładkę oczywiście. Nasi opozycyjni eurodeputowani i politycy generalnie tam cały czas mówią, że to nie rozwiązuje sprawy, no ale dla nich nic nie rozwiązuje sprawy, a poza tym jednak tam w Brukseli panuje przekonanie, że trzeba zakończyć te historie. Obie strony chcą uznać te wyroki, które już zapadły. Na razie nowych rozstrzygnięć nie ma, więc nie chcą jątrzyć, tym bardziej, że w Unii Europejskiej są nowe problemy, nie tylko związane z wojną na Ukrainie, ale z tą pseudodebatą na przyszłości Unii, która się zakończyła, a która wywołała tylko bunt 13 państw, czego się chyba nikt nie spodziewał. Więc skoro jest ta trzynastka, to już nikt tam nie będzie specjalnie mącił. A co do tego testu niezawisłości, to ja przyznam szczerze, że nie mam, kompletnie nie rozumiem, po co takie narzędzie istnieje i czemu to ma służyć. Wystarczy, że sędziowie wypełniają konstytucję, gdzie jest wszystko zapisane, czego im nie wolno i tyle. A ponieważ nie respektowali tego od lat i łamali ten zapis konstytucyjny, to żaden test tego nie zmieni, no bo jeśli nie przejście tego testu miałoby być kolejną przeszkodą, to znowu zaczną się jakieś następne rozgrywki tego rodzaju. Myślę, że wszyscy już są tym zmęczeni i chcą ten rozdział zamknąć i jestem przekonany, że on zostanie szczęśliwie zamknięty. Zwracam uwagę jednym zdaniem tylko, że skończyły się manifestacje pod sądami, na przykład w Gdańsku, z hasłami wolne sądy, wolne sądy. Że ta energia tego środowiska skupionego wokół justycji też się wyczerpała. Przecież o wolne sądy apelowali sędziowie razem z politykami Platformy, często z tymi politykami Platformy, którzy następnego dnia byli klientami tych sędziów, z którymi manifestowali na przedpożach Gdańskiego Sądu Okręgowego. Także nastąpiło jakby wypalenie, myślę, też tej toksycznej energii, którą Platforma próbowała wykorzystać także w Brukseli. No ale jest też chyba zgoda co do tego, że Izba Dyscyplinarna no, nie spełniła pokładanych w niej nadziei, to przyznają wszyscy, bo mówił także o tym prezes Jarosław Kaczyński, mówił o tym premier Morawiecki, więc wydaje się, że to jest nieuniknione, że w przyszłym tygodniu dojdzie do likwidacji tej Izby, no i miejmy nadzieję, że pieniądze do Polski... Dojdzie do korekty, ale pamiętajmy zawsze, że naczelnym przepisem jest przepis konstytucji, który mówi o tym, że ustrój właściwości i sposób postępowania przed sądami to jest prerogatywa polskiego parlamentu. No to prawda i nie ma w traktatach, ani w traktacie o Unii Europejskiej, ani w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mowy o tym, żeby to Komisja Europejska miała mieć wpływ na wymiar sprawiedliwości państw członkowskich. No ale jak wiemy, instytucje unijne przyznają sobie kompetencje pozatraktatowe i stąd też mówiliśmy o tym deficycie demokracji w instytucjach Unii Europejskiej. Ale chciałam jeszcze zapytać na koniec o tę gotowość opozycji do wyborów. Może tym razem Stanisław Janecki, no bo jak rozumiem, zdaniem Marka Formeli, opozycja jest gotowa i chce tych wcześniejszych wyborów, natomiast mi się wydaje, że opozycja nie jest gotowa i tak naprawdę nie jest w jej interesie to, żeby marszałek Witek wyjęła z szuflady projekt PSL-u i zaproponowała głosowanie tego projektu, bo dla opozycji wakacje czy też wiosna to nie jest jeszcze ten moment. Stanisław Janecki. Opozycja tylko udaje, że jej zależy na wcześniejszych wyborach. Gdyby do nich doszło, to okazałoby się, że oczywiście ich nie chcą. Natomiast podkreślanie, że my chcemy już jak najszybciej, zróbcie, nawet przecież takie wnioski wpłynęły do marszałek Sejmu, żeby skrócić kadencję Sejmu. No wniosek PSL-u, właśnie o tym mówiłam.
Mają pokazywać, że my jesteśmy gotowi i czekamy tylko na ten moment, a ten, kto nie podejmuje rękawicy, to się boi. To jest takie prężenie mózgów i straszenie, które nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Jedyną osobą, która już prowadzi kampanię wyborczą, niezależnie od tego, kiedy będą wybory, jest Donald Tusk, bo wszystko to, co on robi, to jeżdżenie po Polsce, to jest absolutnie kampania wyborcza. On ma taki długi staw dlatego, żeby sprawdzić, czy on jeszcze jest w Polsce pamiętany, jak jest traktowany i dlatego ma tą taką bardzo długą rozbiegówkę, ale nie sądzę, żeby zbierał pozytywne reakcje, bo jak rozmawia z działaczami własnej partii, którzy stanowią tło tych jego pogadanek, to wszystko jest okej. Jak się miesza z normalnymi ludźmi, to zaczynają się pytania, a dlaczego tamtego nie zrobiliście, a dlaczego to, a dlaczego jesteście antypolscy, a dlaczego służycie Niemcom, i to już nie jest takie miłe, ale Donald Tusk musi się przekonać, jak jest, no bo w ciemno też nie będzie szedł na wybory, nie wiedząc, jak przegra, bo wygrać to raczej będzie trudno. Ale maraton przebiegł w pojedynkę, co jest doświadczeniem unikalnym dla każdego biegacza, więc rzeczywiście chyba lepiej czuje się sam niż pytany o te różne okoliczności, o których redaktor Janecki powiedział. To porozmawiajmy jeszcze chwilę o relacji Tusk. Trochę to jest obciach z tym maratonem, bo ja jako były sportowiec wyczynowy biegałem też maratony, zawsze miałem ambicje zmieścić się w jakimś limicie czasowym. Sportowiec, który idzie, żeby tylko przebiec i nie umrzeć, to jest obciach po prostu. Ale nie tylko nie umarł, ale cały czas sprawozdawał. No ja mam za sobą zabawy biegowe na poziomie 25 km pod kierunkiem trenera Kazimierza Zimnego i mniej więcej wiem, jak smakuje 30 km takiego biegu. A ja biegam za dziećmi i wiem, jak smakuje bieganie za dziećmi, ale w maratonu bym na pewno nie przebiegła. Marek Formela, na koniec o relacji Donald Tusk, Rafał Trzaskowski. Na ile silna jest ta rywalizacja? Właśnie dowiedzieliśmy, że Platforma Obywatelska chce zorganizować Kampus Tuska i pierwsza edycja ma być w czerwcu, czyli imprezę konkurencyjną do tej imprezy, którą organizował Rafał Trzaskowski. To się nazywało Kampus Polska Przyszłości. I okazuje się, że tutaj Radosław Sikorski z Donaldem Tuskiem patronują temu nowemu kampusowi. Tusk też chce mieć swój kampus. Rzeczywiście ta rywalizacja między obydwoma panami jest tak silna. I czy możliwa jest zmiana władzy w Platformie przed wyborami jeszcze? No to jest ten rodzaj szorstkiej przyjaźni, który znamy z relacji Miller-Kwaśniewski, a może nawet w tej chwili bardziej pogłębiony, bo targają obu panami bardzo silne emocje. Zauważamy w Gdańsku, to się da zauważyć, że Donald Tusk jest politykiem samotnym. To jest dość interesujące, ponieważ w otoczeniu, w swoim mateczniku jest politykiem praktycznie niefunkcjonującym, nie posiadającym zaplecza, nawet takiego koleżeńskiego partyjnego, więc ten maraton jest taką symbolicznym znakiem jego obecności w polityce i próba ożywienia jego relacji społecznych jest trochę wbrew jego naturze i wbrew jego instynktowi. No i rywalizacja z Trzaskowskim, za którym stoi jednak sukces w wyborach prezydenckich, a za Tuskiem stoi to słynne oświadczenie, a może już przed Tuskiem ciągle stoi to oświadczenie, że on ze swoim dorobkiem nie nadaje się na kandydata na prezydenta Platformy Obywatelskiej. Stanisław Janecki, o tej rywalizacji Tusk-Trzaskowski, czy możliwa jest zmiana władzy w Platformie przed wyborami jeszcze? Nie jest możliwa, bo Trzaskowskiemu to nie jest do niczego potrzebne. Stwarzać wrażenie, że jest nadzieją cały czas, mimo że skończył 50. A już dawno miał ambicję być premierem grubo przed 50, to nie jest nic dobrego, bo by się wyłożył, tak jak się wyłożył Borys Budka. Przecież Rafał Trzaskowski codziennie się wykłada w ratuszu, tylko nikt tego nie wie tak w szczegółach, a bycie szefem Platformy by pokazywało, że on jest jednak mało sprawny i mało decyzyjny. Natomiast to, że Tusk z Sikorskim próbują zrobić to samo, co Trzaskowski, jest absolutnie zrozumiałe, bo oni po pierwsze chcą pokazać, że są przyszłością, a nie przeszłością Platformy, jak większość sądzi, a po drugie, że są w stanie pociągnąć za sobą młodych, co się w jakimś sensie udało Trzaskowskiemu, tylko ani w jedno, ani w drugie nie wierzę, bo spędzą tam działaczy młodzieżówek,
którzy nie są żadną młodą nadzieją, tylko są karierowiczami czekającymi na swoją szansę. No i na tych młodych kończymy naszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Moimi gośćmi byli Marek Formela, Stanisław Janecki, Dorota Łosiewicz. Ja do Państwa po przerwie jeszcze wrócę. Panom serdecznie dziękuję za rozmowę.